celebracji Nowego Roku Akademickiego to największe święto Uczelni Wyższej. Szanowni Państwo, mam zaszczyt gorąco powitać Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. To rok szczególny, upływający pod znakiem obchodów stulecia niepodległości Polski, 68-lecia naszej uczelni oraz uchwalenia ustawy 2.0 zwanej Konstytucją dla Nauki, która z dniem dzisiejszym wchodzi w życie. Ta współpraca między tak wspaniałymi uczelniami jak uczelnie Lublina, wielkiego, pięknego, akademickiego, uniwersyteckiego miasta, z praktycznym przełożeniem wiedzy na przedsiębiorczość, na gospodarkę, jest kluczem do rozwoju w kolejnych 25 i 50 latach. Kładziemy na to tak ogromny nacisk, przeznaczając dodatkowe środki dla samych uczelni lubelskich, to ponad 150, a z inwestycjami również na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej to ponad 250 milionów złotych, oprócz tego 3 miliardy złotych w obligacjach Skarbu Państwa na najbliższe 2-3 lata dla uczelni polskich. To są środki, których do tej pory nie było. To jest takie nasze wielkie wyzwanie, żebyśmy łączyli ze sobą wolność i mądrość, cnotę, patriotyzm, dobro wspólne naszej ojczyzny, które będą decydować o przyszłości, w którym kierunku pójdzie ojczyzna naszych przyszłych pokoleń. Ja wiem, że tutaj w Lublinie, na waszych wspaniałych uczelniach wykuwa się wiedza, wykuwają się wspaniałe osiągnięcia, wykuwa się przyszłość polskiej nauki i tutaj wiedzę pozyskują przyszłe elity Rzeczypospolitej.